są kolejni biegacze na pół metku. Biegną dzielnie, rytmicznie. Witamy pana numerem 62.
imponujący finisz. Wielkie brawa dla pana Wojciecha Maradek, ostatni prezent. Krzyczał pewnie istnę na godzina 7 minut i nie więcej 20 sekund. I numer 63, tuż ode mnie, Marian, tu jeszcze dojście, ostatnie metry, 5, 4, 3, 2, 1 i jest meta, pan Janek, brawo! Walczy tutaj na jak najlepszy czas, panie Łukaszu, uda się poniżej godziny 12 minut, tak jest, mamy to, doskonale, pan Łukasz na mecie, wielkie, wielkie... Jeszcze troszkę, poproszę o brawo na pana Darka. Jeszcze troszkę, kilka sekund i będzie pan na mecie. Mamy to panie Darku, gratulujemy. Na ostatnich metrach biegu głównego w ramach 49 biegów przełajowych o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo i pan Wawrzyniec jest już z nami na mecie. Wielkie, wielkie brawa. Czekamy jeszcze za... Dajemy z siebie absolutnie wszystko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteśmy w komplecie tutaj na Polanie Leśnej, więc pewnie za chwilkę przejdziemy do ceremonii. Do ceremonii dekoracji. Dziękujemy także oczywiście strażakom, którzy nieustannie nam pomagają i nas wspierają. Oczywiście zachęcam nieustannie do skorzystania z naszej strefy gastro. Tam pan Dawid przygotował dla was coś smacznego. Mogliśmy dać kluczyki jako nagrodę główną. No właśnie, niepotrzebnie tutaj daliśmy ten wór. No okej, zaczynamy. Kategoria Open, kobiety. Miejsce trzecie. Patrycja Bereznowska! Patrycja Bereznowska, miejsce trzecie. Statuetka z rąk Michała Kobzińskiego. Miejsce drugie. Klaudia Krajewska! Klaudia Krajewska, miejsce drugie. Kategoria Open wśród kobiet. No i miejsce pierwsze. Svetlana Sanko! Wielkie, wielkie brawa. Czas? 24 minuty i 5 sekund. To jeszcze tak na porządku. Pani Daunia 24 minuty 16 sekund i pani Patrycja 24 minuty 52 sekundy. Chwila dla fotoreporterów. Oklaski jak najbardziej wskazane. Tak jest. Dziękujemy paniom. No i przechodzimy do kategorii wiekowej 18-29. Zapraszamy na najniższy stopień podium. Panią Patrycję. Patrycja Boruta! Pani Patrycjo, czy jest pani z nami? Jest pani z nami, doskonale. Jest pani Patrycja. Patrycja Boruta, miejsce trzecie w kategorii 18-29. Miejsce drugie w tejże kategorii. Pani Monika, Monika Rzodkiewicz! Pani Moniko! Jest pani Monika. Doskonale. Zapraszamy na podium. No i miejsce pierwsze w kategorii 18-29. Aleksandra Rudzka! Aleksandra Rudzka! Też bardzo dobry czas. 29 minut, 48 sekund. Wielkie brawa dla pani Aleksandry, pani Moniki i pani Patrycji. Dziękujemy paniom. Pora na kolejną kategorię. Kategoria 30-39. Miejsce trzecie. Klub Zabiegany Wołomin. Anna Chmiel! Pani Aniu, gratulacje!
30 minut i 40 sekund. Miejsce drugie w kategorii 30-39. Paulina Kolosa. Jest pani Paulina, jaka radość. Doskonale pani Paulino. Biegające ząbki. A więc powiat wołomiński na przykład. Na wodzie, póki co. Miejsce pierwsze. Dorota Chodowska. Minut 35 sekund. A pani Paulina 29 minut 27 sekund. Tak dla porządku. Chwila dla fotoreporterów, tak jest. Uśmiechamy się, drogie panie. No potem to pracuje na sociach. Doskonale, wielkie brawa raz jeszcze. Dziękujemy. I pora na kolejną kategorię. Kategoria 40-49, miejsce trzecie. Agnieszka Grynka! Wielkie brawa, pani Agnieszka. Doskonały czas. 28 minut, 16 sekund. Miejsce drugie. Magdalena Maskiewicz! 27 minut, 48 sekund. No i miejsce pierwsze. Biega na Tarchominie. Pani Renata Kowalikowska! Wręczające nagrody oczywiście o Michał Kowczyński. Wielkie brawa, drogie panie. No i jeśli chodzi o kolejną kategorię wiekową, tutaj mieliśmy jedną panią. Zapraszamy na najwyższy stopień podium. Panią Małgorzatę Świec! Czy pani Małgorzato, jest pani z nami? Jest pani z nami, wielkie brawa! No to przechodzimy teraz do mężczyzn. Kategoria Open. Miejsce trzecie. 44 minuty 59 sekund. Przemysław Woźniak! A w tle nieustannie Tina Turner i Simply the Best. Miejsce drugie. Sylwester Kuśmierz! Gratulacje, panie Sylwku. Miejsce pierwsze. Kategorii Open wśród mężczyzn. Czas 42 minuty 13 sekund. Paweł Kruchmal! Pawko Runner Team. Jest specjalnie przygotowana pani. Wielkie brawa, tak, no dobrze. Dziękujemy. I kolejna kategoria. Kategoria 18-29. Miejsce trzecie. Wojciech Krajewski. Jest Wojtek. Na tych ostatnich metrach, pamiętam, przyspieszył niesamowicie, bo zyskał dzięki temu kilkanaście sekund. Miejsce drugie. Paweł Samuła. Jest Paweł. Miejsce pierwsze.
kategorii 18-29 wśród mężczyzn Kacper Poklopek. Wielkie brawa, Kacper. Rozbiegamy piastu. A więc widzimy, niemal całe województwo zjechało się dziś do Legii Małej. Wielkie brawa, dziękujemy panowie. Zapraszamy kolejną kategorię. Kategoria 30-39. Miejsce trzecie. Krystian Żmuda. Krystian Żmuda. Jest pan Krystian z pomocnikiem. Super. Krystian Żmuda. Piłkarskie nazwisko, ale widać, że biegacze także prezentują odpowiedni poziom. Miejsce drugie. Krzysztof Mel. Miejsce drugie. Wielkie brawa. No i miejsce pierwsze w kategorii 30-39. Wśród mężczyzn Marcin Chodkowski. Tak, to jest czas na zdjęcia. Przy okazji oznaczajcie Arenę Regionową na Facebooku, na Instagramie i chwalcie się tym, co dzisiaj zrobiliście, bo to jest powód do dumy. Niewątpliwie. Dziękujemy panowie. No i kolejna kategoria. 40-49, miejsce trzecie. Tomasz Orański. Miejsce trzecie, panie Tomku. Biegnie do nas pan Tomek. Pan Tomek widzę, że jeszcze do ciebie kolejną dyszkę. Wielkie brawa, panie Tomku. Miejsce drugie. Marcin Nowicki. No i miejsce pierwsze. Jarosław Kulik. Fotoreporterzy, aparaty uruchomione, wspólne zdjęcie na najwyższym stopniu podium. Panowie Tomasz, Marcin i Jarosław. Wielkie brawa panowie. Kolejna kategoria, 50-59. Miejsce trzecie, Zdebieniew Małkiewicz. Panie Zbyszku, czyżby zaskoczenie? Miejsce drugie. Jesław Łobejsko! Łobejko, oczywiście, że Łobejko. I miejsce pierwsze. Bogusław Lachałek! Brawo panowie! Super, doskonale. Tak, jeszcze można, tak. Jak najbardziej. Pamiątkowe zdjęcie na najwyższym stopniu podium. Dziękujemy panowie i gratulujemy. Kolejna kategoria. Kategoria 60-69 i w tej kategorii wynika, że mieliśmy dwóch startujących. Zapraszamy. Miejsce drugie. Adam Pierański. Niczym japoński samuraj. Panie Adamie, gratulacje. Miejsce pierwsze. Robert Kowalski. Jest pan Robert. Doskonale.
rację również. Brawo, tak jest. No i miejsce pierwsze. Artur Dziutko! Panie Arturze, zapraszamy! Panowie Wawrzyniec, Jan i Artur. Wielkie brawa raz jeszcze! No to słuchajcie, kochani, została nam jeszcze jedna dekoracja. Tak, musimy tutaj wyłonić najlepszą, najszybszą legionowiankę i najszybszego legionowianina. I już wam mówię, któż to jest? Najszybszą legionowianką została pani Klaudia Krajewska. Pani Klaudia, zapraszamy na podium. Natomiast najszybszym legionowianinem okazał się pan Przemysław Woźniak! Zapraszamy, panie Przemku, również. Tak, wspólnie na najwyższym stopniu podium. Oczywiście. Pani Klaudia i pan Przemysław. Najszybsi legionowianie 49 biegów wczołajowych. Opłynę prezydenta miasta Legionowo, które właśnie powoli przechodzą do historii. Kochani, niezmiennie wam dziękujemy za udział w naszej flagowej imprezie i widzimy się już w grudniu. Biegi mikołajkowe i wówczas będzie to 50. jubileuszowa edycja. 2 grudnia zapisujemy sobie w kalendarzach i widzimy się tutaj, w tym miejscu, na Polanie Leśnej przy ulicy Zagłębiańskiej. To będzie jubileuszowa 50. edycja. Tymczasem dziękujemy za dzisiaj i mówimy wam do zobaczenia, do usłyszenia. Raz jeszcze wielkie brawa i gratulacje. Trzymajcie się.